19 sierpnia w Raciborzu odbyło się Święto Strażaków. W tym dniu nie mogło zabraknąć zawodów strażackich, koncertów gwiazd, atrakcji dla dzieci oraz wspomnień o poległych strażakach. 31 memoriał był dedykowany pamięci dwóch zmarłych strażaków w 1992 roku podczas pełnienia służby w czasie pożarów w Kuźni Raciborskiej. Tegoroczny memoriał imienia Kaczyny i Malinowskiego rozpoczął się tradycyjnie od rywalizacji sportowej na Placu Dominikańskim. Raciborskie zawody były imprezą sportową Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy reprezentowali polskie, czeskie, słowackie i ukraińskie barwy. Łącznie udział w nich brało 100 strażaków. 31 memoriał imienia młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i druha Andrzeja Malinowskiego. Oczywiście to są strażacy, którzy polegli w dużym pożarze w 1992 roku w Kuźni Raciborskiej i od pierwszego roku odbywa się takie upamiętnienie ich śmierci, tych wydarzeń w ogóle z tamtych lat. To jest bardzo ważne, bo ci strażacy zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej poświęcają swoje życie, zdrowie właśnie dla bezpieczeństwa naszej tutaj społeczności lokalnej. I myślę, że taka pamięć co roku cyklicznie powtarzana jest bardzo ważna, żeby uświadamiać, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają strażacy w tych dziedzinach ratowniczych, nie tylko przy pożarach, bo ten zakres nam się bardzo poszerzył, bo jak wiemy ze statystyk, teraz pożar to jest około 20% naszych zdarzeń. Memoriał wpisał się w kalendarz i w krajobraz Raciborza. Już teraz to są przede wszystkim zawody strażackie, które są organizowane. Za tydzień będziemy wspominać już w tym miejscu, gdzie oni zginęli, tam gdzie jest ten obelisk w lesie. Będzie też dodatkowa uroczystość i msza święta, bo to jest zawsze ważne, ale myślę, że zdecydowana większość Raciborzan pamięta. Pamięta o dwóch druhach strażakach. Jeden był zawodowym przecież, drugi był druhem ochotnikiem, którzy oddali swoje życie stając w naszej obronie. I myślę, że ta pamięć będzie trwała na wieki. My tu pamiętamy szczególnie o naszych bohaterach. Wielki pożar, historyczny pożar na skalę europejską w Kuźni Raciborskiej. Ponad 30 lat już minęło, ale cały czas pamiętamy o tym, dlatego że to tak naprawdę wtedy zaczęła się formować ta nasza dzisiejsza, jedna z najlepszych w Europie straż pożarna. Ja jako członek rządu w sprawach zagranicznych się tym zajmuję, ale nasi strażacy są też świetnymi ambasadorami Polski, bo są obecni na misjach ratunkowych na całym świecie i my jesteśmy oceniani jako jedna z najlepszych, najsprawniejszych służb ratowniczych. Mówi o tym komendant główny Straży Pożarnej, więc robimy wszystko to, co możliwe, żeby pomagać naszym strażakom i tym z Państwowej Straży, i tym z Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażać nowy sprzęt, nowe wozy, a dzisiaj nowe łodzie, które też do ratownictwa na rzece, na różnych akwenach, bo to będzie wykorzystywane w wielu miejscach, to będzie służyło temu, żebyśmy byli wszyscy bezpieczni, bo to jest tak naprawdę też podstawowy element całego systemu bezpieczeństwa. Podczas obchodów Święta Strażaków przekazano uroczyście w obecności parlamentarzystów i władz samorządowych nowoczesne łodzie zakupione z rezerw budżetu państwa. Sprzęt otrzymały jednostki specjalizujące się w działaniach na rzece, głównie Odrze oraz zbiornikach. Tutaj się spotykamy, żeby przekazać dla trzech ochotniczych straży pożarnych takie w pełni profesjonalnie łodzie z wyposażeniem właśnie do działań z zakresu ratownictwa wodnego, ekologicznego. Mieliśmy taki przykład w tamtym roku, gdzie były śnięte ryby i myślę, że ten sprzęt i w takich dziedzinach ratowniczych czy ekologicznych będzie bardzo przydatny i wykorzystany. Spotykamy się u nas w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z parlamentarzystami, z gośćmi zaproszonymi, a szczególnie z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest OSP Markowice, OSP Krzyżanowice, OSP Sliska, które otrzymają dzisiaj łodzie ratownicze. Oni te jednostki się specjalizują w ratownictwie wodnym i stąd te właśnie łodzie. Są to z rezerw celowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I dzięki właśnie parlamentarzystom, dzięki tym staraniom te jednostki mogły otrzymać naprawdę świetnie wyposażone łodzie ratownicze. Jest to wsparcie rządowe, uruchomiona rezerwa przez budżet państwa i właśnie z takim przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Myśmy byli takim beneficjentem, czyli wykonawcą, że zamawialiśmy te łodzie i są to łodzie w pełni profesjonalnie, żeśmy tak konstruowali opis przedmiotu zamówienia, żeby te łodzie były, niczym się nie różniły od tych użytkowanych przez Państwową Straż Pożarną, dlatego jest to w pełni profesjonalny sprzęt. Trzy nowe łodzie, które przekazuje rząd, no gdzie jak gdzie, ale u nas na ziemi raciborskiej wiemy, jak są przydatne łodzie dla strażaków ochotników. To najczęściej na strażakach ochotnikach spoczywa, na ich barkach, dbanie o bezpieczeństwo, także w tych sytuacjach nadzwyczajnych, także na wodzie, także przecież mamy zbiornik, mamy podtopienia, mamy różnorakie sytuacje, no i przede wszystkim mamy tutaj i Odrę, i kanał Ulga. No, strażacy muszą mieć dobry sprzęt, muszą być doposażeni, stąd te trzy łodzie dzisiaj, które decyzją rządu, cieszę się, że jako rząd takie decyzje podejmujemy, wspieramy strażaków, trafiły właśnie do Raciborza aż trzy łodzie. W drugiej połowie dnia obchody 30.
21 memoriału przeniosły się na dziedziniec Zamku Piastowskiego. Dzięki wsparciu starostwa powiatu raciborskiego uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać największych przebojów artystów polskiej sceny muzycznej, m.in. BRO, Madeleine Karpiu oraz wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Imprezę uświetniła również efektowna ognista niespodzianka. Teatr Ognia zaprezentował taniec z żywym ogniem oraz rekwizytami kuglarskimi, który przeniósł widzów w magiczny świat.